Przychodni kapłani, przewielebna matko generalna, drodzy przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Ukraińskich, umiłowani bracia i siostry. Z wielką radością przyjmuję waszą obecność we Lwowie, którą wpisujecie w piękny jubileusz stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cieszę się, że powracacie do korzeni, do miejsca nie tylko wspomnień o początkach stowarzyszenia, ale do miejsca, w którym można podjąć kontynuację działalności razem ze stroną ukraińską. Cieszę się, że sąsiedztwo naszych krajów i wiele wspólnych inicjatyw nie tylko zbliża nasze narody, ale pozwala odnajdywać wspólne drogi nie tylko na gruncie zawodowym, ale również chrześcijańskiej tradycji. W zaproszeniu pan Piotr Szymczak napisał: nieprzerwaną tradycją Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest poprzedzanie najważniejszych wydarzeń mszą świętą w intencji elektryków i stowarzyszenia oraz składanie kwiatów i zniczy na grobach zasłużonych elektryków. Te słowa są pięknym świadectwem pamięci o tych osobach, jakie przed laty i współcześnie wykonując swój zawód, rozumieli go jako powołanie, jako drogę służby. Wielki wkład w rozwój energetyki wniosła Lwowska Politechnika, jej profesorowie i absolwenci. Ich osiągnięcia są nadal aktualne i w wielu dziedzinach wykorzystywane po dzień dzisiejszy. Dobrze, że pamiętacie o tym dziedzictwie i podtrzymujecie pamięć o ich osiągnięciach. Dobrze, że czynicie to razem ze środowiskiem ukraińskich elektryków, ponieważ i oni korzystają z tych samych źródeł wiedzy i nauki. Moi drodzy, spośród wielu spotkań, jakie zaplanowane są we Lwowie, przyszliście do Lwowskiej Katedry, aby w tym jakże ważnym dla historii miejscu, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz składał swoje śluby i gdzie pokolenia ludzi stawały obok siebie w jedności, dziękować Bogu za stulecie. Dobrze, że pośród naszych świętych patronów, których relikwie znajdują się w tej świątyni, wybrzmiewa wspólna modlitwa dziękowania za historię i prośba o błogosławieństwo dla współczesności. Dobrze, że czynicie to w duchu jedności wiary i zawodowego powołania. Święty Jan Paweł II, którego relikwie także znajdują się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, w książce Pamięć i tożsamość napisał taką wspaniałą refleksję, którą dzisiaj chciałbym przytoczyć i pozostawić wam jako słowo na tu i teraz waszego jubileuszu. Ta refleksja dotyczy dziedzictwa każdego narodu, a jej uniwersalizm pozwala na szerokie zastosowanie, a już na pewno pięknie tłumaczy wasz jubileusz. Święty papież napisał: wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania, w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych,
jakie składają się na kulturę danego narodu. Zatem według świętego Jana Pawła II ojczyzna to najpierw pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy, którzy pracowali i poświęcali się dla wspólnego dobra. Dlatego winniśmy im pamięć, co czynimy podczas tej mszy świętej. Drodzy bracia i siostry, święty Augustyn Wielki, doktor Kościoła, napisał: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Życzę zatem wam wszystkim, abyście, nie zważając na okoliczności i trendy współczesnego świata, zawsze szli za tym wskazaniem i swoje życie prywatne i zawodowe układali według Bożego ładu i porządku. Ponieważ gdzie jest Bóg, tam jest sprawiedliwość, tam jest ład i harmonia, tam jest świadomość służby dla innych, tam jest wzajemne zrozumienie i poszanowanie, tam jest obietnica błogosławieństwa, gdyż to Bóg mówi: kto idzie za mną, nie będzie kroczył w ciemności. Taką refleksję pozostawiam wam i proszę, przyjmijcie ją jako zachętę, aby wasze dobre czyny były świadectwem nie tylko spełnienia się na gruncie pracy i rodzinnego życia, ale również na gruncie wiary, która stawia przed nami Boga i Jego prawo, będące odwiecznym porządkiem świata. Amen.